Musimy sobie, my Polacy i Rosjanie, powiedzieć w oczy otwarcie, co tylko dwa narody w tej części Europy obdarzone genem tworzenia mocarstwa. Polsce my tego nie zapomnimy i nie wybaczymy. To jest po wizycie w Tbilisi. Nie zabudziem i nie prestiu. Rosjanie uważają, że interes jednostki zawsze wymaga złożenia go na ołtarzu interesu zbiorowości. PWP. Ja wiem, co to jest PWP? Putin siegda praw. Putin zawsze ma rację. Nie mam wątpliwości, że gdyby Włodzimierzowi Włodzimierzewiczowi przydarzyło się to samo i zaczął tam konać w gabinecie, że scenariusz by się powtórzył całkowicie. Nikt by nie reanimował. Bo stary oficer, nawet jeżeli niskiego szczebla KGB, na ogół wiedział, jak pić, żeby się nie łupić. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Co Putin sądzi o Polsce? Jaki los czeka rosyjskiego dyktatora? Co to jest putinizm? To tylko niektóre pytania, na które dzisiaj będziemy odpowiadać. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to kciuki. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Brawo dla widzów, brawo dla Zarysu. Drugi kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, coś dla oglądających nas sportowców. I uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim gościem, drodzy Państwo, jest pan profesor Hieronim Grala, wybitny specjalista zajmujący się sprawami Rosji. Rosję zna od podszewki. Panie profesorze, był pan kilka lat pracownikiem polskiej ambasady w Moskwie, kierował pan instytutami polskimi w Moskwie i Petersburgu, a więc bardzo, bardzo serdecznie witamy pana w Historii Realnej po raz kolejny. No, witam pana redaktora, witam państwa. Rzeczywiście prawie 10 lat to jest kilka. Panie profesorze, ostatni nasz odcinek poświęciliśmy sprawom bardzo odległym, bo interwencji Rzeczypospolitej w Moskwie i zajęciu przez Polaków Kremla. Dzisiaj porozmawiamy o nieco bardziej bliższych sprawach i problemach. No, chyba tak. Nawet powiedziałbym o sprawach nader aktualnych, bo dzisiejszych. Tak jest. A okazją do naszego spotkania, drodzy Państwo, jest książka Watacha Putina, którą pan profesor Grala napisał razem z Witoldem Juraszem. Jest to forma rozmowy. Bardzo, bardzo dobrze się czyta tą książkę. Uwaga, czy Kreml to normalne miejsce władzy, czy laboratorium zła? Taki jest podtytuł. Bardzo panu gratuluję tej książki. Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście temat może nie należy do najprzyjemniejszych, ale chyba widać, że pisanie tej książki tak naprawdę sprawiło nam z moim współautorem przyjemność. A mi sprawiło przyjemność, panie profesorze, jej przeczytanie, mnóstwo anegdot dotyczących Kremla, zakulisowych tajemnic związanych z Putinem i jego obozem władzy, ale ogólnie jest to rzeczywiście książka dosyć przerażająca momentami. Dzisiaj porozmawiamy, drodzy Państwo, o putinizmie, o Putinie, o tym, co czeka Rosję i samego Putina, o tym, jak to państwo funkcjonuje, cały ten system. Takiej rozmowy jeszcze w historii realnej nie było, także już przechodzimy zaraz do rozmowy. Panie profesorze, tylko zanim zadam panu pierwsze pytanie, to jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej, czyli widzowie. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie naszych programów. Bardzo dziękuję, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. I przypominam, że historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bad i uwaga, książki. Panie profesorze, ja chciałbym dzisiaj zrobić taki eksperyment z panem profesorem. Zawsze każdy odcinek
historii realnej kończymy tematem Słonia Sprawa Polska. A dzisiaj zmieńmy kolejność i zacznijmy od tego tematu. I chciałbym pana zapytać, co właściwie Putin myśli o Polsce? No niedobrze myśli o Polsce. Niedobrze myśli o Polsce jako o sąsiedzie, ponieważ spora część jego otoczenia i on sam ulegają przekonaniu, że ta Polska cały czas szkodzi, cały czas się awanturuje. Tłumaczenia mają różne, no mają tłumaczenie typowe, niezmienne od 200 czy 300 lat, że jest to polska rusofobia. Mają tłumaczenie bardzo często eksponowane w mediach, że to kompensacyjny efekt, że to kompleksy polskie, bo mieliśmy szansę, byliśmy regionalnym mocarstwem, no i żeśmy z Kretesem to w konfrontacji z Rosją przegrali. Myśli również i on, i jego otoczenie, że Polska ma konkretne, wymierne i egoistyczne interesy na wschodzie. To nie jest tak, że to się straszy tylko opinię białorusko czy ukraińsko polskim panem i jezuitą. Żeby było śmieszniej, te wątki są eksploatowane do dzisiaj. Ale faktem jest, że jest przekonanie, że Polska nie zrezygnowała z pewnych interesów na wschodzie, że odczuwa mocno utratę pewnych obszarów i że to można wykorzystać przeciw Polsce, rozgrywając to z naszymi sąsiadami. Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest tak, że kiedy się w rosyjskich mediach pojawiają natrętnie wątki zagrożenia polskiego dla Lwowa, dla Ukrainy Zachodniej i opowieści o tym, że lada moment Polacy mogą wejść, przejąć administrację nad tym obszarem, a nawet poddać to jurysdykcji kościelnej, przełączając na przykład eparchie unickie, ale nawet katolickie do administracji prymasa Polski, to nie jest tak, że to jest tylko wymysł propagandowy. To jest gdzieś tam z trzewi wychodzące głębokie przekonanie, że taka możliwość jest. Ja w tej naszej książce przytaczam taki przykład, jak pewien wybitny intelektualista, doradca w pewnym momencie Kremla, doradca Surkowa, w rozmowie ze mną mówi, no musimy sobie my Polacy i Rosjanie powiedzieć w oczy otwarcie, są tylko dwa narody w tej części Europy obdarzone genem tworzenia mocarstwa. I dlatego nasze interesy muszą być antagonistyczne. Albo też możemy się dogadać i podzielić to, co jest do podzielenia i to było najważniejsze zdanie, takie trochę na wyrost, i wspólnie wziąć odpowiedzialność za te wszystkie limitrofy, za te Białorusie, za tę Ukrainę i tak dalej. To nie jest tak, że ten wątek pojawiał się wyłącznie jako propagandowa rozgrywka, żeby skompromitować premiera Tuska czy ministra Sikorskiego. Nie. To tam w tyle głowy cały czas jest, że to jest temat do rozmów z Polakami. Na koniec chciałbym przypomnieć... Proszę tylko jedno pytanie, ale bo to bardzo ważne, nie chciałbym, żeby to uciekł nam ten wątek, ale czy to jest tak, że Rosjanie mają tendencję do przeceniania Polaków? Mają tendencję do przeceniania polskiego, mówiąc językiem historycznym, tradycyjnym, parcia na wschód, mają tendencję do przeceniania wyobrażenia Polaków, że cały czas traktujemy, no właśnie, Kresy jako część Polski. Oni w ogóle nie zauważyli ani apelu giedroyciowego, ani nie zauważyli postulatów, że budowa suwerennej i niepodległej Litwy, Białorusi i Ukrainy jest interesem Polski. Uważają, że tak naprawdę Piłsudski, zawierając przymierze z Petlurą, grał nieczysto, bo i tak chciał wszystko, co się da na wschodzie, chapnąć. W związku z czym oni są głęboko przekonani,
że my tkwimy mentalnie na wschodzie, że Polska widzi swoje interesy polityczne na wschodzie i że tak naprawdę w głębi duszy chciałaby ekspandować. I ostatnia właśnie rzecz. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli myślimy, że ten wątek podziału Ukrainy, wątek Lwowa, to jest pomysł ad hoc wymyślony teraz, żeby kompromitować polską elitę i wbijać klina między Polaków i Ukraińców, to się grubo myli, bo już 30 lat temu był taki pierestrojkowy minister spraw zagranicznych Andrzej Kozyrow, delikatnie się uśmiechając, sugerował, co po niektórym polskim politykom, nie wymienię nazwisk, bo nie wszyscy już w tym momencie są wśród żywych, że gdybyśmy byli bardziej spolegliwi, to są w stanie, powiedzmy, tak nacisnąć na słabszego brata, czyli na Białoruś, że zapewne nasze koncesje polityczne, na przykład moglibyśmy zaokrąglić granicę Polski o Grodzieńszczyznę. To jest 91-92 rok. Padały takie pomysły. Oczywiście one się nie przebiły do świadomości i do wiadomości publicznej, bo też one były wygłoszone w innych okolicznościach, nie tak obcesowo i poza tym byliśmy świeżo po pierestrojce, czy raczej w toku ostatnich podrygach pierestrojki, gdzie nikomu do głowy nie przyszło, że Rosja się nie wyzbyła tego właśnie imperialnego myślenia i że dalej będzie rozgrywać swoje projekta w naszym regionie. Panie profesorze, wspomniał pan o Grodzieńszczyźnie. Był też taki projekt właśnie wtedy, kiedy decydowały się losy państw bałtyckich i Litwa miała ogłosić niepodległość, żeby na Wileńszczyźnie oderwać Wileńszczyznę i zrobić takie niby quasi drugie polskie państewko, chyba pod kontrolą pewnie rosyjskich służb, więc o tym było głośno. Natomiast mówi pan, że Rosjanie uważają, że my mamy pewien gen mocarstwowy, że mamy jednak pewne pretensje do wielkiej gry na wschodzie, tak jak nasi przodkowie, no ale czy przypadkiem nie jest trochę tak, że no, kiedy obserwują chociażby nasze wielkie zbrojenia, HIMARSy, F-35, Abramsy, to wszystko co kupujemy, bardzo aktywną rolę Polski we wspieraniu Ukrainy, dostarczanie czołgów Leopard, teraz MiG-29, no, czy to trochę nie znajdują potwierdzenia swoich przypuszczeń, jednakże Polska no, ma trochę większe ambicje niż, nie wiem, nie chcę obrażać żadnego innego państwa, ale no, nie wiem, jak państwo powiedzmy takie średnie. Wie pan, po pierwsze proszę pamiętać, że informacje o skali tej pomocy, która przepływa przez Polskę i która jest w niemałej części naszym udziałem, zresztą polskim, są oszczędnie dawkowane rosyjskiej opinii publicznej. Paradoksalnie częściej niż o polskim sprzęcie, o którym zresztą jak się mówi, to się mówi spłonie jak wszystko pozostałe, paradoksalnie częściej się mówi o polskich już nawet nie ochotnikach, ale o polskich najemnikach. No jeżeli wpływowy niegdyś polityk rosyjski, który ostatnio się zresztą w ogon postrzelił, zdaje się, czyli Ragozin, były szef Rosatomu, wicepremier rządu kiedyś, opowiada o tym, jak na pierwszej linii widział polskie zawodowe jednostki i jako uczestnik grupy snajperskiej zabijał Polaków, bo to jest wywiad sprzed 3 dni przecież, to znaczy, że ten czynnik ludzki jest tu najważniejszy. Bo też czynnik ludzki jest również najważniejszy, jeżeli chodzi o budowanie zbiorowego kontrfektu Polaka i Polaków. Gdybyśmy mieli palcem wskazać dwie, trzy najbardziej znienawidzone z ostatnich dekad postaci z naszej ojczystej historii, to rzeczywiście, abstrahując już od ciągle odbijającego się czkawką elicie politycznej rosyjskiej Brzezińskiego, który to Brzeziński jest odmieniany przez wszystkie przypadki, że do cech nabytych w wiarołomnym nagrodzie anglosaskim dołączył jeszcze genetyczną polsko-rusofobię i tak dalej, że był wrogiem numer jeden, kreatorem polityki i tak dalej, i tak dalej, to bardzo wysoko na tej, a może nawet w tej chwili na miejscu numer jeden, na tej drabinie lokuje się Aleksander Kwaśniewski. Aleksandrowi Kwaśniewskiemu
nie wybaczyła elita rosyjska jego udziałów, jego poparcia dla pomarańczowej rewolucji. My akurat w naszej książce opisujemy, że do 2003 roku stosunki między Putinem a Kwaśniewskim były idealne. Jak podejmowaliśmy w Petersburgu, gdzie wtedy pracowałem jako konsul, polskie delegacje rządowe na 300-lecie Petersburga, to miarą szacunku dla Polski było zakwaterowanie prezydenta RP w tym samym hotelu, na tym samym piętrze, to było wystrefowane, przedzielone, na którym zakwaterowano Chińczyka numer jeden. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj prezydenta Polski w Moskwie czy w Petersburgu na życzenie rosyjskiego MSZ-u zakwaterowali obok towarzysza akcji, prawda? To świadczyło o czymś. To świadczyło również o demonstrowanych uczuciach przyjaźni. Ja widziałem to na przyjęciach, widziałem to na spotkaniach. I potem przychodzi pomarańczowa rewolucja, jednoznaczna postawa Kwaśniewskiego, jednoznaczne opowiedzenie się po stronie ukraińskiej racji stanu i to jest traktowane, przepraszam, ale jak zdrada małżeńska. To jest po prostu osobista inwidia, osobista niechęć Putina, który potem już tego nie ukrywa. Zresztą rozgrywając, starając się przez swoich różnych powiedzmy sojuszników, ukręcić łeb wszelkim pomysłom na dalszą karierę Kwaśniewskiego w Europie i świecie. Dlatego też uważam, że najgorsze, co byśmy w tej chwili mogli Rosji zafundować, demonstrując nieoczekiwaną polską jedność, to poparcie Kwaśniewskiego do NATO na miejsce Stoltenberga. To oczywiście byłoby straszliwym uderzeniem. Postacią prawie tak samo niecierpianą i też poważaną jednak za rozmach jest Lech Kaczyński. I znowu w naszej książce jest taki moment z czasu agresji rosyjskiej na Gruzję, kiedy dwóch młodych dyplomatów, polski i czeski, zjawiają się trochę na wariata, trochę w stylu Nikodema Dyzmy, który Polakiem przecież był, zjawiają się w rosyjskim MSZ-cie, mówiąc, że mają tutaj coś do zakomunikowania, była wtedy blokada informacji, że są po rozmowach z Amerykanami, więc to jest tak trochę jakby przeciek od Amerykanów, kontrolowany my jako pośrednicy. I tu dwóch smarkaczy, w tym właśnie mojego współautora, który wtedy był młodym dyplomatą, podejmuje wiceminister spraw zagranicznych. To jest niesłychane, to jest po prostu naruszenie hieratyczności systemu. I mówi znamienną frazę. Polsce my tego nie zapomnimy i nie wybaczymy. To jest po wizycie w Tbilisi. Nie zabudziem i nie prestim. I to jest właśnie przykład tego, co myśli elita polityczna rosyjska o Polsce i o wyrazistych postaciach polskich polityków. I to kreuje ten obraz, ponieważ to jest w mediach multiplikowane, rozciągane jak gutaperka i powtarzane jak mantra. Ja pamiętam, panie profesorze, że krótko przed katastrofą pod Smoleńskiem przeprowadzałem wywiad z prezydentem Kaczyńskim w Pałacu Prezydenckim i on właśnie, to było też świeżo po tym locie słynnym i padło takie pytanie, czy Polska myśli o powrocie do koncepcji Rzeczypospolitej, czyli jakiemuś bliskiemu sojuszowi z Litwą, Białorusią, Ukrainą, być może również z państwami Kaukazu. I prezydent Kaczyński odpowiedział wtedy mi, nie no tak nie bardzo, ale Rosjanie właśnie tego się strasznie boją i oni nas o to podejrzewają. To tak a propos tego, że oni pewnie trochę przeceniają Polskę. A jeżeli chodzi o Putina, to ja widziałem raz Putina, znaczy widziałem go parę razy, ale raz widziałem go w Katyniu w 2010 roku i wtedy składał wieńce, chyba przyklęknął nawet przed polskim tym memoriałem katyńskim.
Więc czy to nie jest trochę tak, że Putin traktuje instrumentalnie Polskę? I jak rozumiem tego, co pan mówi, panie profesorze, to są dwa pomysły. Albo nas wezmą pod but i do tego się trochę sprowadzało to ultimatum w Genewie w 2021 roku, albo będą z nami dzielić, tak, Europę Wschodnią. To są takie dwie koncepcje. No, to ja bym do tej beczki miodu dołożył łyżkę dziegciu, albo wręcz odwrotnie, do łyżki miodu beczka dziegciu. Po pierwsze, spora część rosyjskiej elity politycznej Polskę, ceniąc nieco wyżej niż kraje bałtyckie, uważa w istocie rzeczy za dodatek do polityki Stanów Zjednoczonych. Że my jesteśmy amerykańskim policjantem w regionie. W istocie rzeczy jest to stara, dobra, bieżnikowana, rzekłbym, doktryna z czasów Rosji Sowieckiej, Polska jako pies łańcuchowy Antanty. W związku z czym jesteśmy tak traktowani no, bardziej jako przedmiot niż jako podmiot wielkiej, chociażby i antyrosyjskiej polityki. Po drugie, ja mimo wszystko nie przeceniałbym, jeżeli chodzi o rzeczywiste projekty polityczne, tego pomysłu na dzielenie z Polską czegokolwiek. Rosja, elita rosyjska jest w swoim pojmowaniu uprawiania polityki przy całej swojej skuteczności ideologicznie dosyć anachroniczna. Ona mierzy potęgę państwa rozpiętością jego granic. W związku z czym nie ma miejsca na polskie aspiracje, bo to byłyby aspiracje terytorialne wchodzące w to, co Rosja uważa za swoją spuściznę historyczną i otulinę swojej mocarstwowości w Europie. To wręcz przeciwnie, to jest raczej marzenie o tym, żeby granicę przesunąć gdzieś na przykład pod Skierniewice, tak jak już kiedyś było, i żeby tak naprawdę, tak jak to sugerował kiedyś Dugin, żeby nie było żadnych przeszkód w komunikacji Rosja-Niemcy, bo to, prawda, ten polski gwóźdź trzeba z tej podeszwy wyjąć. Więc ja bym tutaj skłonności do dogadywania się z nami specjalnie nie demonizował. Natomiast, panie profesorze, wtrącę ten Lwów, o którym oni cały czas rozmawiają. Lwów był w Austro-Węgrzech, więc to nie jest element rosyjskiej spuścizny historycznej i oni w kółko rosyjskie media właśnie mówią, dobra Polacy, to weźcie Lwów, weźcie Galicję Wschodnią. No ale proszę pamiętać, że to jest akurat dzielenie się tym, czego w zasadzie w imaginarium imperialnym rosyjskim nie ma i nie było. Proszę pamiętać, że Rosja, która cały czas głosiła odbudowę Rusi jako takiej, Wszechrusi, jedyny niepodzielny naród ruski i tak dalej, w XIX wieku w sumie bardzo oszczędnie, niekiedy tak, ale dosyć oszczędnie powoływała się na te panruskie prawa do Galicji. Tutaj była kwestia jednak takiej, a nie innej gry i podziału obszarów między Austro-Węgrami, a przedtem Habsburgami, powiedzmy, a Romanowymi, i Pacta sunt servanda. Tutaj tak naprawdę najbardziej energiczne hasła połączenia, przyłączenia i tak dalej, to jest w zasadzie 14-15 rok, początek wojny, efemeryczne wejście okupacji Lwowa i tak dalej. Rzadko to rozgrywano. Potem oczywiście jest pewna recydywa, no po 17 września, ale to już jest jakby kwestia pewnych konkretnych rozwiązań politycznych, dawno szczęsły z mapy politycznej świata Austro-Węgry. Natomiast faktem jest, że troszkę racji pan jednak ma, bo w pamięci historycznej Rosjan się teraz już zatarło, gdzie ten Lwów był. Paradoksalnie spotkanie się Lwowa i Kijowa w Ukraińskiej Republice spowodowało, że część Rosjan myśli, że Lwów należał do Rosji. I to niepośrednio usytuowanych Rosjan, bo jest takie słynne wystąpienie z 2010 roku, w Kijowie zresztą, Putina, który ni stąd ni zowąd mówi, że przecież to są stare, dobre tradycje tego abścienia, tego współżycia między naszymi narodami, że przecież Rosjanin w XVIII wieku w Lwowie czuł się jak u siebie. Prawda? On po prostu myśli, że Lwów należał wtedy do Imperium Rosyjskiego.
To tak a propos głębokiego przekonania niektórych kolegów, że Putin naprawdę studiuje prace historyczne i się przygotowuje do swoich wystąpień. Do przystąpień Putina przygotowują się jego speechwriterzy, a on jest znacznie gorzej wykształcony historycznie niż Józef Wissarionowicz Stalin. No, to na pewno. Panie profesorze, zapnijmy już kwestię Polski, bo ja chciałem porozmawiać właśnie o istocie putinizmu, o systemie na Kremlu, który panuje i to jest właśnie esencja panów znakomitej książki. Więc na koniec poznał pan Rosjan znakomicie. Rozmawiał pan z nimi pewnie tysiące godzin. Mentalność, czy myśli pan, że oni byliby zdolni do tego, żeby zaatakować Polskę, bo to jest ten problem, który bardzo często pojawia się w listach, przepraszam, no, w wiadomościach, jakie otrzymujemy oczywiście drogą elektroniczną od widzów Historii Realnej, w komentarzach, szczególnie na początku wojny było duże poczucie braku bezpieczeństwa w Polsce i takie pytanie, czy oni są zdolni do tego, żeby pójść dalej. Czy myśli pan, że Polsce w jakimś sensownym horyzoncie czasowym grozi, no nie, może nie wojna, ale chociażby jakaś hybrydowy atak ze strony Rosji? No, po pierwsze dziękuję za uznanie moich kompetencji i znajomości Rosji. To jest teraz gorzkie brzemię, bo przez kilkadziesiąt lat Rosja dla mnie była no jednak drugą ojczyzną intelektualną, no bo zajmowałem się Rusią, państwem moskiewskim, Rosją, więc stałem się jakoś obywatelem, duchowo przynajmniej, Europy Wschodniej. Otóż sama ta moja wiedza prowadzi mnie do bardzo smutnego wniosku. Jeżeli będzie rozkaz, jeżeli będzie decyzja polityczna, to tak. To tak, wie pan, był taki hymn czołgistów czasów stalinowskich z takim refrenem, kiedy na bój da znak towarzysz Stalin i pierwszy marszał w bój nas powiedział. Jak będzie sygnał, to ruszą, tak jak ruszyli na Ukrainę. Ukrainę, która przecież była im znacznie bardziej bliska, rodzinna wydawało się, niż Polska. Natomiast nie przeceniałbym samej skali tej groźby, bo jak ktoś ma kłopoty już nawet nie z dojechaniem, ale dojściem do Kijowa, to może do Warszawy nie doczłapie. To jest tak, że w programach politycznych, takich najbardziej maksymalistycznych, tej najbardziej wojowniczej elity rosyjskiej, ekspansja oczywiście jest pomyślana dalej niż do Kijowa. Ale to granice jednak bezpieczeństwa dla nas wyznacza granica NATO. A eksperyment, przepraszam za to wyrażenie, okupione setkami tysięcy istnień ludzkich, ale ten eksperyment ukraiński, mówię z perspektywy kremlowskiej, pokazał, że NATO nie jest w rozsypce, że jest zdeterminowane, bardziej zdeterminowane niż nam niekiedy się wydaje w oparciu o anonsy prasowe. Uchylę rąbka tajemnicy, że kiedy w marcu w pewnym momencie dowództwo rosyjskie rozważało wyprowadzenie takiego uderzenia, powiedzmy, z Białorusi, prawie wzdłuż granicy polskiej, żeby odciąć i tak dalej. I no jednak oznaczało to niebezpieczeństwo dla strefy NATO, to dostali bardzo jednoznaczny komunikat, włącznie z taką symulacją, które wielkie jednostki NATO właśnie się ładują do samolotów, żeby relokować się do Polski. I to spowodowało rozwiązanie grupy uderzeniowej. W związku z czym, a to było w momencie, kiedy liczono się znacznie większymi zdobyczami na Ukrainie, liczono się z sukcesem. W związku z czym ta lekcja oczywiście nie przeszła bez konsekwencji. Ku zdumieniu rosyjskich elit się okazało, że NATO jest sprawne, a już to zupełnie było lekceważone. Unia przemówiła de facto jednym głosem.
Co prawda w pewnym dysonansie, no ale śpiewać w chórze jest trudno. Kto próbował, ten wie. Zwłaszcza jak są sami soliści. Nie? Natomiast faktem jest, że to było duże rozczarowanie. Tutaj liczono na różne środowiska, a tu się okazało, że tak naprawdę zarówno pożyteczni idioci na Zachodzie, jak mawiał towarzysz Lenin, jak i ci Ruslan z Versteher, prawda, w Niemczech, co to jest ciągle terminem aktualnym, są bezradni. Ta jedność, taka trochę niedohartowana w pierwszych dniach, się sprawdziła i krzepnie. To prawda. Panie profesorze, czyli możemy uspokoić naszych widzów, a ja jeszcze chciałem dodać, tak już bardzo pana proszę o króciutki komentarz do tego, bo jeszcze tematów mnóstwo przed nami, ale w pańskiej książce napisanej z Witoldem Juraszem podoba mi się to, że panowie mówicie z jednej strony o wielkiej polityce, tak jak teraz, o stosunku sił, wojsku, a z drugiej strony dużo też o duszy, o stosunkach międzyludzkich i o takich sprawach gorzej, ciężej uchwytnych i pan tam pada takie zdanie w panu w książce, że problem polega na tym, że mimo, że i Polacy i Rosjanie to są Słowianie, więc wydaje się, że pochodzimy z tych samych szczepów, które tam kiedyś wędrowały w trakcie jakiejś wielkiej indoeuropejskiej wędrówki ludów, ale jednak my bardzo często się nie rozumiemy, że jest jakaś inna zupełnie czasami mentalność, prawda? Z czego to wynika? Po prostu tak się nasza historia ułożyła? Znaczy, myśmy nie zupełnie tak to wyrazili, zwłaszcza, że ja jestem w sumie przekonany, że ciągle jeszcze zachowuje swoją aktualność taka wykładnia Czesława Miłosza, z której ja się wielokrotnie spierałem, twierdząc, że ona traci powoli swoją aktualność, ale pewne elementy ciągle są aktualne. To taka wykładność z rodzinnej Europy, kiedy on właśnie mówi o tym, że Polacy i Rosjanie wobec siebie żywią wszelkie nieprzyjazne uczucia, co w dużym stopniu wynika z faktu, że wiemy o sobie za dużo i świadomość, że nasz sąsiad wie o nas to samo, co my wiemy o sobie, powoduje, że nie cierpimy sąsiada. No ale faktem jest, że my się różnimy. Różnimy się z wielu względów. Tutaj oczywiście banalne jest wyciąganie takich prostych recept, które my właśnie bardzo lubimy. Zaraz pojedziemy Konecznym, będziemy o Złotej Ordzie, o Mongołach, dołożymy Trzeci Rzym i tak dalej. Te wszystkie elementy nie pracują. To pracują zupełnie inne elementy. Inny typ rozwoju społecznego w zasadzie od zawsze. My jesteśmy z wszystkimi tego pozytywnymi i niestety również negatywnymi skutkami społeczeństwem indywidualistów. W kulturze polskiej, politycznej i w tradycji historycznej indywidualizm, rozbuchany indywidualizm jednostki jest zjawiskiem oczywistym i zjawiskiem, który dominuje nad odruchami społecznymi, nad racją stanu i tak dalej. Rosjanie nigdy nie wyszli z mentalności późnośredniowiecznej sielskiej obszczyny, czyli w zasadzie gminy, gromady, gromadzkiego rozumowania. Proszę zwrócić uwagę na prosty mechanizm, który w XX wieku to świetnie ilustruje. My tu napinamy muskuły i mówimy, no bo Polak jest indywidualistą, w związku z czym Polak nie pozwolił sobie założyć kołchozów, prawda? Nawet Gomułka wystąpił przeciw. A jest to kwestia rozumowania społeczno-historycznego. W Polsce one nie miały szansy, ponieważ w Polsce nie istniała tradycja gospodarowania wspólnotowego. Wspólnotowość wiejska z bardzo anachronicznym, hieratycznym, patriarchalnym układem. U nas istniała gospodarka indywidualna, nawet w ramach tak opluwanej ostatnio pańszczyzny, jednak była indywidualna. To się przekłada na mechanizmy społeczne, ponieważ społeczeństwo rosyjskie było w znakomitej większości społeczeństwem wiejskim. Dlatego łatwiej było osiągnąć, na przykład zakładając władzę bolszewicką, budując struktury partii bolszewickiej, tak samo jak kołchozy, łatwo było osiągnąć efekt pewnej quasi-kolegialności,
i zaganiać ludzi do pewnych, nawet ad hoc organizowanych wspólnot. I to jest fundamentalna różnica. Dalej oczywiście idzie różnica podstawowa, wynikająca z pierwszego punktu, co wolno jednostce w społeczeństwie. Rosjanie uważają, że interes jednostki zawsze wymaga złożenia na ołtarzu interesu zbiorowości. Bardzo to propaństwowe, tyle że diabeł tkwi w szczegółach i problemem zostaje to, co jest to zbiorowością. Czy to zbiorowością jest naród, czy to zbiorowością jest państwo, czy to zbiorowością jest interes zawłaszczającej państwo siły politycznej, partii, czy kliki kremlowskiej. Tu istnieje poważny problem w społeczeństwie rosyjskim z oceną tej sytuacji. I w ten sposób Kreml staje się tak właśnie, to jest taka pars pro toto całego społeczeństwa. To tłumaczy wiele. No i wreszcie ostatnia sprawa. Rzeczywiście historyczne tradycje rozwoju ustrojowego Rosji sprawiają, że to nie chodzi o satrapię, nie chodzi o zamordyzm, samodzierżawie i tak dalej. Chodzi o przejrzysty, nieco, a niekiedy bardzo opresyjny system, to ten wertykał władzy, prawda? To jednak podporządkowanie jednoznaczne, czytelne od góry na dół. Oczywiście można szukać łagodzących, ja bym powiedział, okoliczności propagandowych, na przykład słynny, zawsze aktualny w Rosji dogmat, że car jest dobry, tylko urzędnicy są kradną i są niedobrzy, to oczywiście łagodziło wrażenie od tego opresyjnego systemu, ale prawda pozostaje prawdą. Niekontrolowana władza wertykalna, po prostu czym potężniejsza góra, tym bardziej zmiażdżona podstawa. Dobrze powiedziane. Ja pamiętam, panie profesorze, słynne powiedzenie Stalina o maszynie i śrubkach, czyli że każdy człowieczek sowiecki jest malusieńką śrubką gigantycznego organizmu. No jak tam się ta jedna śrubka zmiażdży, to się ją wymienia. Mi jest bliższe jednak spojrzenie takie, że każdy z nas jest małą, ale jednak autonomiczną maszynką. Panie profesorze, dodałbym tylko ad vocem. Pański cytat jest bardzo słuszny. Na pańskie szczęście nigdy pan nie widział, jak wyglądają zakłady naprawcze i serwis w wykonaniu rosyjskim. Dopiero wtedy pan by zrozumiał, jak smutna rola przypada tej śrubce. Dobrze. Możemy sobie to razem z widzami historii realnej wyobrazić. Panie profesorze, myślę, że pokazał pan, dlaczego Putin i z powodów indywidualnych, i z powodów pewnych kulturowych i politycznych nie przepada za Polską. Ja tylko dodam, że też widziałem go oprócz Katynia, między innymi w Auschwitz, pamiętam taką słynną wizytę na rocznicę zajęcia obozu przez Armię Czerwoną. I też zawsze miałem takie wrażenie, że w Polsce nie czuł się zbyt dobrze. Panie profesorze, mam kilka pytań co do tego, co panowie w książce opisują o mechanizmach władzy w Rosji, bo to jest naprawdę pasjonujące i to wchodzi bardzo głęboko w tą problematykę. Ja chciałem zacząć od takiego pytania, może troszkę zaskakującego. Panie profesorze, czy istnieje coś takiego jak putinizm, tak jak był leninizm i stalinizm, i jeżeli tak, to co to jest? Na pewno istnieje. Posłużę się cytatem z zmarłego przed dwoma dniami bliskiego współpracownika Putina przez wiele lat, kiedyś jego w czasach leningradzko-petersburskich tak naprawdę speechwritera, a potem słynnego czarodzieja nad urną, czyli szefa Krajowej Komisji Wyborczej, piekielnie inteligentnego człowieka zresztą, Władimira Czurowa, którego pradziadek pochowany jest na cmentarzu wolskim jako rosyjski oficer wywiadu, pułkownik wywiadu. Otóż Czurow, który zmieniał różne partie, a którego poglądy polityczne teoretycznie raczej wskazywałyby na bliskość duchowo do monarchistów, zapytany przeze mnie, czy on naprawdę ma
jakiś stały wektor polityczny, jakąś przyświecającą mu ideę państwową i tak dalej. A znaliśmy się bardzo dobrze i blisko. Popatrzył mi głęboko w oczy i powiedział: Hieronimie Czesławowiczu, tak, mam taki dogmat. PWP. Ja wiem, co to jest PWP? Putin siegda praw. Putin zawsze ma rację. Otóż putinizm różni się od stalinizmu i na pewno od leninizmu tym, że o ile tam byli wyznawcy pewnej, ja bym powiedział, komunistycznej religii, heretycy, sekciarze, ortodoksi, ale jednak wszyscy wierzyli w to. Te wszystkie Kamieniewy, Buchariny, Zenowiewy i nawet pokolenie Kaganowiczów i Mołotowów wierzyło w to. Wierzyło w system, wierzyło w ideologię i tak dalej. Specyfiką putinizmu jest wierzenie we wspólny interes. Interes Rosji to jest ich interes. To jest zawłaszczenie państwa. To jest zawłaszczenie państwa, to jest zawłaszczenie idei państwowej, niekoniecznie w interesie odbudowywanego imperium. To jest odwrotnie. Imperium się odbudowuje po to, żeby nam było dobrze. My się uwłaszczamy na jego dochodach. No, to jest przede wszystkim to, co tych ludzi łączy. Na aktualnym etapie. Nie zawsze tak było. Panie prezesie, bo to warto pamiętać, że to jest ewolucja. Mhm. Chciałbym tylko wtrącić jedną rzecz. Bo to ad vocem, ale zanim przejdę do tego, to tylko jak pan powiedział, to hasło tego pana, Putin ma zawsze rację, przypominam, że było takie hasło w faszystowskich Włoszech, z tego co pamiętam, Duce ha sempre ragione, Duce ma zawsze rację, to dotyczyło Mussoliniego, ale ad vocem, panie profesorze, bo chciałbym wejść w polemikę z panem. Otóż rzeczywiście ja też miałem taki ukształtowany przez wielu specjalistów od Rosji obraz reżimu Putina i putinizmu jako takiej wielkiej kleptokracji, czyli państwo mafijne, którego elita myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby się nakraść, wyssać kasę za gaz i wytransferować ją do jachty, na wspaniałe wille we Włoszech czy w Hiszpanii i że oni tylko po to są przy władzy. Ale uwaga, wojna na Ukrainie moim zdaniem obala tą teorię. To znaczy, po co im to jest do szczęścia potrzebne? Oni teraz sobie to wszystko rozwalają. No musi tam być jakaś myśl imperialna, jakaś myśl, nie wiem, geopolityczna, która skłoniła Putina do tego ataku, bo gdyby ci ludzie myśleli tylko o własnej kieszeni i własnym interesie, to ta wojna im tylko szkodzi ich biznesom. No i to jest właśnie ta fundamentalna różnica w rozumowaniu naszym i ich. Pan jest wyznawcą racjonalizmu, a jeżeli pan wsłucha się wypowiedzi, co po niektórych ludzi z zaplecza Putina, takie nasycone takim mesjanizmem, mistycyzmem, powiedziałbym duginowskim i tak dalej, to się okazuje, że nie do końca. Ale widzi pan, po pierwsze ja zacząłem tutaj już taki wywód, że ta elita się zmieniała. Na początku była to pewna grupa sierot po Imperium Sowieckim, która budowała na nowo wykoncypowane, wymyślone sobie państwo, żeby znowu było wielkie, potężne, co jest dla nich miarą potęgi tego państwa. Oczywiście kwantyfikatorem jest, tak jak w ZSRR, ilość głowic nuklearnych, ale tak naprawdę co jest miarą? My jesteśmy wielcy i potężni, jak nas się boją. Nas się mają bać. Do tego pasuje kazus Ukrainy, bo w pewnym momencie się okazało, że Ukraina się nie boi. Przypominam, że już pomarańczowa rewolucja zademonstrowała Putinowi coś, co dla niego, wówczas człowieka faworyzowanego przez Zachód, wielbionego przez liberalne środowiska, bo nadającego taką cywilizowaną, technokratyczną twarz, prawda, państwu, no, którego oczywiście trochę się obawiano. Otóż dla niego osobistą obrazą było to, że kiedy on się zaangażował prywatnie
w kampanię wyborczą Janukowycza, robiąc rzecz niesłychaną, bo po prostu fizycznie w niej uczestnicząc, przyjeżdżając na Ukrainę i popierając kandydata. To klęska Janukowycza ostateczna to był policzek. On tego Ukraińcom nie wybaczył. Nie wybaczył nie tylko Ukraińcom. Osobą, którą usiłowała go powstrzymać wówczas od zaangażowania się w kampanię wyborczą i tak dalej, był niegdyś polityk wagi ciężkiej w Rosji, ambasador w Kijowie, Wiktor Czarnomyrdin, który wysłał cały memoriał na ten temat, że w ogóle to jest bezprzedmiotowe i niepotrzebne, bo przy aktualnym stanie stosunków rosyjsko-ukraińskich każdy kandydat, który wygra wybory, i tak będzie skazany na ścisłą kolaborację z Rosją. Dobrze poinformowani twierdzą, że na memoriale znalazła się krótka rezolucja Putina, stary durak, stary dureń. Czarnomyrdin został konsekwentnie wyparty z wszystkich swoich bastionów ekonomicznych i politycznych. Otóż oczywiście są to sieroty po imperium, nie ulega wątpliwości. Ale Ukraina dwukrotnie zademonstrowała, że skoro najstarszy i najbliższy, jak się w Moskwie myśli, wasal, Małorosja, przestaje się bać, to inni też się nas przestaną bać. To zaraz potem się jeszcze jakaś Białoruś nam tutaj zacznie wierzgać. Dlatego też nazwaną to operacją specjalną, ponieważ to jest tak jak walka z własnym społeczeństwem. Do tego stopnia przyzwyczaili się na Kremlu do myśli, że Ukraińcy są de facto częścią Rosji, tylko czasowo oddzieloną, że po prostu trzeba ich spacyfikować. No dlatego wysyłano na przykład również jednostki OMON-u, czyli no prawdę mówiąc jednostki policyjne. Dobrze, ale czy to po prostu ma imperium być porządek. Mhm. Ale natomiast, panie profesorze, to jest trochę też tak, bo ja słyszałem taką opinię, że gdyby się Ukrainie udało wtedy podczas pomarańczowej rewolucji i Ukraińcy, nie wiem, weszliby do Europy i zaczęli się modernizować i żyć jak ludzie, to też by to było zagrożeniem dla tego putinizmu w tym sensie, że Rosjanie by zobaczyli zwykli kurczę, to może my też tak możemy. Może my nie musimy żyć w tym kraju, w którym my żyjemy w biedzie, a te elity putinowskie jedzą homary. I ta pomarańczowa rewolucja mogła się przenieść do Rosji. Może to była kalkulacja. Wie pan, na pewno jest w tym jakiś, w tym domyśle, element prawdy, bo też rozdziew się powiększał. Był tym większy, im bardziej nachalna była rosyjska propaganda o tym, że Ukraina to jest państwo mafijne i sezonowe, jest kleptokracja, brud, smród i tak dalej. I potem jest ten szok wchodzących żołnierzy, gdzie się okazuje, że to wszystko wygląda inaczej, że to jest znacznie wyższy poziom życia. Wie pan, nie wolno niedoceniać takich mechanizmów. Ja kiedyś tutaj dawałem przykład sprzed 40 lat, kiedy telewizja amerykańska przygotowała taki film oświatowe o wojnie jądrowej, fabularyzowane. Nazywał ci się on Day After. I się cieszył dużą popularnością, jaką właśnie manifest, dlaczego nie wolno dopuścić do katastrofy jądrowej. Tam jest scena, jak fermer amerykański wychodzi ze schronu, wchodzi do swojego gospodarstwa po tych właśnie wybuchach, no i cały ten inwentarz, wszystkie te krowy, świnie, wszystko leży martwe. Ja oglądałem to po raz pierwszy w Moskwie ze studentami MGU i nagle za swoich pleców usłyszałem głos świadczący o innej niż u nas refleksji antywojennej. What swoło ci Amerykancy? Skolka u nich świniej i parasiat? Ot, bydlęta ci Amerykanie. Ileż mają świni prosiąt? Wie pan, ten chłopak z kołchozu nagle zobaczył, że to wrogie społeczeństwo jest po prostu bogate. I tutaj oczywiście było się czego bać z jednego podstawowego względu. Po pierwsze, rzeczywiście skok jakościowy
jaki nastąpił w pierwszych kadencjach putinowskich w stosunku do załamania się Rosji gospodarczego po pierestrojce i czasów jelcynowskich, był gigantyczny. Społeczeństwu tłumaczono, że to jest właśnie tendencja wzrostowa. Bezpieczeństwo socjalne zapewnione, bardziej niż w ZSRR, dochód się podnosi, luksus życia rośnie. W pewnym momencie procesy spowolniły. W pewnym momencie różne mechanizmy kryzysowe dały o sobie znać. Jasne jest, że gdyby Ukraina weszła w struktury europejskie, to tempo rozwoju gospodarczego, wzrost poziomu życia był oczywisty. Mówimy przecież o społeczeństwach wzajemnie się przenikających, bardzo mocno sobie związanych związkami krwi chociażby. Jest całe mnóstwo mieszanych rodzin. Ogromnie wielu Ukraińców pracowało w Rosji. Są rodziny przepołowione. Teraz, kiedy właśnie mówimy o tym, że są problemy w komunikacji, bo jedni drugich już nie rozumieją, to zapominamy, że to wszystko jest funkcją właśnie tego, jak te społeczeństwa były przemieszane. Więc oczywiste jest, że wzrost gospodarczy Ukrainy byłby argumentem nie antyrosyjskim i nie antyimperialnym, ale właśnie bijącym w ekipę putinowską. Sen o sukcesie się skończył. A tu wybory następne. Tak. Panie profesorze, ja chciałbym tylko powiedzieć, że po prostu zdałem sobie sprawę, słuchając pana, jak świat się zmienił przez 10 lat. To znaczy Putin pojechał i wsparł w trakcie kampanii wyborczej Janukowycza i ten Janukowycz dostał bardzo przyzwoity wynik w tych wyborach. Dzisiaj wyobrazić sobie coś takiego, że Putin jedzie na Ukrainę, wspiera jakiegoś kandydata, to chyba nie dostałby ani jednego głosu po prostu na tej Ukrainie, albo przynajmniej bardzo, bardzo niewiele. To też pokazuje, jak Putin jest kontrproduktywnym politykiem i jakie skutki odwrotne od zamierzonych jego polityka przynosi, prawda? Oj, panie redaktorze, zapomniał pan o efekcie przejściowym. Zapomniał o tym, że kadencja Juszczenki zakończyła się blamażem sił patriotycznych i doprowadziła jednak Janukowycza do tronu. Tym razem poparcie rosyjskie wcale nie było mniejsze, ale było dyskretniejsze. Jednak tam otoczenie, zwłaszcza Surkow i spółka, przytrzymały zapoły te właśnie typy kremlowskich technokratów Włodzimierza Włodzimierzewicza, tłumacząc, że jego reputacja drugiej katastrofy by nie przeżyła. Dał się łatwo przekonać. Ale ma pan rację, że na przykład gdyby jeszcze przed wybuchem wojny, gdyby się udał na Ukrainę, no to odpowiedzią mogłyby być właśnie jaja i buraki, a nie oklaski i skandowanie. Tak, tak. Pamiętamy Ukrainę jeszcze 10 lat temu, niedawno podzieloną na pomarańczowych i niebieskich niemalże równo, a teraz niebieskich chyba już jest jak kot napłakał i to jest właśnie zasługa Putina, więc kompletnie wszystko naprawdę zasługa z perspektywy jest większa, niż panu się, zasługa jest większa niż się panu tutaj powiedziało, bo trzeba pamiętać i z szacunkiem pochylić tu głowę, że teraz spora część tych niebieskich, no to właśnie w okopach Donbasu i pod Czernichowem broni swojej pomarańczowej ojczyzny. Tak, doskonale powiedziane. Jeżeli dla tych młodych widzów, którzy nie pamiętają, to przypomnę, że niebiescy to prorosyjska partia regionów, a pomarańczowi to te siły prozachodnie na Ukrainie. Kiedyś taki tam był podział, a dzisiaj jest nowe zjawisko, wtedy jeszcze takie kształtujące się, czyli ukraiński patriota mówiący po rosyjsku, ale walczący przeciwko Rosji. Panie profesorze, ważna sprawa, bo ucieka nam kwestia tego systemu, a strasznie bym chciał, żeby pan to podzielił się tą wiedzą z widzami historii realnej. Ja już znam książkę, więc wiem sporo na ten temat, bo czytałem pana książkę. Natomiast czy Putin, i to jest ciekawe, bo my czasami mamy takie wyobrażenie o dyktatorach, trochę jak z bajek dla dzieci, czyli siedzi jakiś tam dyktator, stryka palcami i wszyscy robią to, co on chce, jest takim władcą absolutnym, alfą i omegą w systemie.
Dopiero potem często historycy badają i okazuje się, że to wcale nie byli tacy mocni, jednak musieli się liczyć z innymi graczami. Jak to jest w systemie Putina? Czy to jest tak, że Putin jest jedyny, najważniejszy? Czy są tam jakieś jednak koterie? Czy są jakieś grupy, z których zdaniem się musi liczyć? A może jeszcze jedna teoria, uwaga, ja z tym czymś takim się spotkałem, że Putin jest nieważny w tym sensie, że jest marionetką, jest twarzą, facetem, który stoi do przodu, ale tak na dobrą sprawę decyzję podejmuje jakiś tajemniczy trust mózgów oligarchów, czy nie wiem, jakichś byłych kagiebistów, którzy siedzą z tyłu, a on jest tylko takim właśnie narzędziem w ich rękach. Jaka jest prawda? No, to ja bym odwrócił cały ten porządek i powiedział, że tak to może planowano sobie na początku z Putinem, kiedy solidarny z rodziną jelcynowską oligarcha Borys Berezowski, bo to on tak naprawdę wymyślił chyba jednak tę kandydaturę, wypowiadał się w telewizji moskiewskiej taką znamienną frazą. Jeszcze wtedy nazwisko Putina nie padało jako potężnego kandydata. Mówiło się właśnie o Prymakowie, Stepaszynie i tak dalej. Powiedział: Rosja jest krajem potężnym i bogatym, możemy sobie pozwolić na nową talię kart. I wtedy ten młody oficer, który z trudem dochrapał się pułkownika FSB, wydawał się być gwarantem interesu pewnych środowisk politycznych, tak zwanej rodziny jelcynowskiej i tak dalej. Przyszedł do władzy otoczony kręgiem bliskich sobie ludzi, doradców, ludzi, co w systemie razem z nim dorastali, niektórzy również jako jego przełożeni, wyżsi od niego rangą, wyżej usytuowani w tym systemie i w służbie, z której wszyscy oni wyszli. A więc Jakunin, a więc Naryszkin, a więc Toporow, Czemiezow i tak dalej, i tak dalej. Wydawało się zatem, że jest pewna grupa, jak się to w Polsce pisało kiedyś w innym kontekście, grupa trzymająca władzę, no ale Putin, opierając się na poparciu swoich wiernych akolitów, poszerzał swoją władzę. Pierwsza kadencja, druga kadencja. Druga kadencja to już było betonowanie jego wpływów jako oczywistego arbitra między różnymi środowiskami, które istniały w jego otoczeniu, ale no nieporównanie wyżej usytuowanego niż całe jego otoczenie. Nastąpiło wtedy również odsuwanie niektórych, którzy byli za blisko. Ale potem przyszła kadencja Miedwiediewa, która zweryfikowała niesłychanie wiele. Otóż kadencja Miedwiediewa, który miał być figurantem, a nagle uwierzył, że może nie być figurantem i może następną kadencję dalej porządzić, wbrew temu, co się u nas pisze, rzeczywiście nie był tylko naklejką na drzwiach. Czym było bliżej końca, tym bardziej się przyzwyczajał do prezydentury i usiłował stworzyć, korzystając z różnych środowisk, swoje ugrupowanie. I groziło pęknięcie tego układu władzy na Miedwiediewców i Putinowców. Putin odzyskał tę władzę, odzyskał ją i przejął wówczas rządy twardo ręką. Po pierwsze, wszyscy ci, którzy byli podejrzani w sympatiach z Miedwiediewem, zaczęli tracić wpływy. Wszyscy ci, którzy za dużo sobie samodzielności wykroili, tak jak Ławrow, w czasach Miedwiediewa, zostali przywołani do porządku. I oto przed nami rzeczywiście objawił się autokrata. Już nie primus inter pares, już nie rozjemca, ale satrapa, który zaczyna twardo ręką rządzić. Kiedy dawni współtowarzysze, co po niektórzy i śmielsi, zaczęli wyrażać pewne wątpliwości, zaczęło się ich dyscyplinowanie. Wyleciał z tego układu najbliższy, czy jeden z najbliższych przyjaciół, Jakunin. Wyleciał z tego były przełożony w FSB, szef służby antynarkotykowej, który chciał objąć kierownictwo takiego super resortu bezpieczniackiego, Wiktor Czerkiesow. Zaczęto osłabiać innych. Niebawem zacznie się zmierzch, a przynajmniej przygasanie gwiazdy, człowieka, który wcześniej oddawał Putinowi wielokrotnie wielkie usługi, czyli jedynego z prawdziwego zdarzenia ideologa na Kremlu, Władysława Surkowa. Surkowa, który był w tej grupie o tyle ciekawy,
że on służył przede wszystkim państwu, a potem Putinowi. To jest jeden z tych, którzy są chorzy na wielkość państwa. I kiedy Surkow dochodzi do wniosku, że Putin się kończy, a Rosja ma trwać, to otwartym tekstem mówi, no, że ten 18 rok to powinna być cezura, Putin dalej nie powinien kandydować, trzeba myśleć o nowym rozwiązaniu. Nowe rozwiązanie polega na tym, że Surkow traci pozycję. W tej chwili Putin oczywiście jest wysoko ponad układem, co nie zmienia faktu, że ta jego alienacja z układu zaowocowała tylko pogłębionymi podziałami w tym układzie. Bo to jest teraz, jest takie rosyjskie idiomatyczne wyrażenie probliżonny ktieł, ten, który jest najbliżej świętego ciała monarchy, czyli najbliżej ucha, załóżnik po prostu. Otóż jest walka ugrupowań o to, kto będzie najbliżej, kto będzie miał bezpośredni kontakt. I teraz, kiedy patrzymy na to otoczenie, które czasem z przekąsem nazywamy biurem politycznym 2.0, kiedy patrzymy na to biuro polityczne, to mamy świadomość, że to nie są ludzie, którzy mają zbieżne interesy, że to są różne konfiguracje, że to są różne pomysły, no ale on ciągle nad tym trzyma kontrolę. On potrafi grać na tej giełdzie nastrojów, jest mocno okopany, a zresztą część z tych członków biura politycznego ma również świadomość, że on jest gwarantem ich wpływów, że bez niego im trudno będzie utrzymać rządy. Kiedy u nas się tak łatwo kreuje jako następcę Patruszewa, to zapomina się o tym, że Patruszew, który jest człowiekiem inteligentnym, wie, że jego pozycja w dużym stopniu opiera się właśnie na tym duecie z Putinem. To nie jest tak, że w Rosji łatwo jest szefowi, nawet emerytowanemu, resortów bezpieczeństwa przejąć całą kontrolę polityczną, całą władzę. Oni zawsze w tyle głowy mają smutny eksperyment Berii zlikwidowanego przez sojusz administracji, partii i wojska. Nie sądzę, że Patruszew chciał się, tak powiem, w ten scenariusz wpisać jako Beria 2.0. Oczywiście, panie profesorze, ale to jak przytoczył pan sprawę Berii, no to wcześniej umarł Stalin i według wielu, no, części sowietologów, nie przez przypadek, że jednak to biuro polityczne w końcu doszło do wniosku, że już jest na tyle, no co to dużo mówić, oderwał się od rzeczywistości, że trzeba się go pozbyć. I teraz pytanie przedostatnie, które chciałem panu dzisiaj zadać, to jest takie pytanie, które no, wisi od dłuższego czasu, to znaczy nad naszymi tutaj dyskusjami w historii realnej. Jeżeli to są kleptokraci, jeżeli to są biznesmeni, mam na myśli tą wierchuszkę kremlowską, którzy robią pieniądze, to jest trochę jak rada nadzorcza jakiegoś przedsiębiorstwa. Jeżeli widzą, że prezes no ewidentnie podjął fatalną decyzję, która zaszkodziła naszemu wspólnemu interesowi, naszej firmie, no to może trzeba tego prezesa się po prostu pozbyć i wybrać nowego. I to jest pytanie, czy widzi pan taką możliwość, żeby Putin poniósł polityczną odpowiedzialność za wojnę, która miała trwać 3 dni, a trwa rok i nie widać końca, wojnę, która spustoszyła zagraniczne konta tych ludzi, odebrała im te domy, te jachty i wprowadziła Rosję w taką trudną sytuację międzynarodową, w jakiej ta Rosja się znajduje. Krótko mówiąc, czy dni Putina na Kremlu są policzone, czy widzi pan tam możliwość jakiegoś odsunięcia go od władzy? No, po pierwsze, skoro pan przywołał wątek śmierci Stalina, to przypominam, że najbardziej rozpowszechniona wersja wskazuje nie tyle, że go usunięto, co że mówiąc kolokwialnie, dali mu spokojnie zdechnąć. Nie mam wątpliwości, że gdyby Włodzimierzowiczowi przydarzyło się to samo i zaczął tam konać w gabinecie, że scenariusz by się powtórzył całkowicie. Nikt by nie reanimował. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. Natomiast przypominam, że jednak Stalina nie usuwano, zakładając, że tak czy inaczej istnieje w jego osobie, w jego kanaturze pewien potencjał, powiedziałbym, państwowotwórczy, ideologiczny, spajający państwo. Niech pan sobie przypomni, pan jest przecież świetnym znawcą czasu II wojny światowej, ten moment, kiedy Stalin po
blamażu po uderzeniu Niemiec, zaszywa się w swojej rezydencji, jest przekonany, jak pojawia się delegacja biura politycznego, że oni przyjechali go aresztować. No jak aresztować, to wiadomo, czapa, prawda? A tymczasem Mołotow mu mówi, towarzyszu Stalin, naród potrzebuje Stalina. Musicie tu wygłosić coś i tak dalej. Tak dalej. O, naród potrzebuje Stalina. Oni mają świadomość, że pozbawienie takie gwałtowne narodu Putina, narodu, który w 80% czy 70% to jest plus minus, popiera to politykę i to wojnę, to jest odebranie jednego ze zworników ładu państwowego. Po drugie, kiedy posłużył się pan argumentem osobistych interesów, warto zwrócić uwagę, że wśród tych, którzy są traktowani jako potencjalni sukcesorzy, są również tacy, którzy na tle oligarchów nie są ludźmi specjalnie zamożnymi. Bardzo wysoko sytuujący się w tym rankingu były premier rządu Siergiej Kirijenko nie jest człowiekiem specjalnie zamożnym. Dzisiejszy mer Moskwy Sobianin, czasem traktowany jako taka kandydatura bardzo poważna, technokratyczna właśnie i pojednawcza, nie jest osobą mogącą się równać ze środowiskiem Czemiezowów, prawda, czy Sieczynych. Patruszew się dosyć mocno okopał, ma różne lewe interesy, ale tu jeszcze parę osób można by wskazać, które nie nakradły się aż tak bardzo. O, wszechwładny, jak się wydawało, jednak nieusuwalny wrok po awanturze z Putinem, szef służby wywiadu zagranicznego, Siergiej Naryszkin. Nikt mu nigdy nie postawił zarzutów korupcyjnych, nikt nie stwierdził, że jest posiadaczem wielkiej fortuny. Jak pan zatem widzi, są wśród tej elity również tacy, którzy nie muszą się obawiać o utratę ogromnych fortun, bo ich nie posiadają. Są ludźmi zamożnymi, ale fortun nie posiadają. A Putin, czy to są legendy, czy sprawia, że on jest super bogaty? Nie, nie, no Putin niewątpliwie posiada dużą fortunę. Myślę, że sporo większą niż najwięksi z oligarchów. Myślę, że ona jest rozmyta, ponieważ nigdy nie wiadomo, ile który z czołowej setki oligarchów miał miliardów swoich, a ile putinowskich. Zawsze dawałem przykład Deripaski, który bez mrugnięcia okiem zjeżdża z 20 na 4 miliardy i się wcale nie denerwuje. Zaczyna denerwować się teraz przy tych 4 miliardach, jak chcą go opodatkować. Dlaczego? Bo wreszcie zaczęli podatkować jego miliardy, a nie putinowskie. I za chwilę przyjdą do niego i powiedzą, że sankcje, które uderzyły w ten stan posiadania, to on ma pokryć wszystkie straty z własnej kieszeni, bo przecież powierzono mu środki Włodzimierza Włodzimierzowicza, a on tego nie dopilnował. W związku z czym, jak mamy takie dziwne kandydatury, jak były rektor konserwatorium Siergiej Rałdugin, skądinąd bardzo miły i kulturalny człowiek, wobec którego Polska ma pewien dług wdzięczności, bo udało się dzięki jego pomocy wywiesić wielką tablicę Wieniawskiego w świątyni muzyki rosyjskiej. Nie, ale Siergiej Rałdugin, już kończąc żarty, jest człowiekiem, który w pewnym momencie sam się chyba zdziwił, jak słyszałem, ile to naprawdę ma tych miliardów, tej Panamie i tak dalej, bo on udzielił konta, no jako wzorowy słup po prostu. Ach, czyli to tak Putin załatwia, płysze słupy. No tak, to transferowano właśnie cała ta Panama słynna, to za czym zespół Nawalnego ganiał, wyciągając dane, to właśnie było rozmycie tej fortuny, dlatego Ekslund wyliczył w pewnym momencie Putina na cirka 150 miliardów dolarów. Ola, są tacy, którzy obliczyli go na ponad 200, co jest grubo przesadzone. No ale Friedmany i Abramowicze, uważani za szczyt tej hierarchii zamożności, mają po prostu mniej niż Putin, nie ulega żadnej wątpliwości. Jeszcze jedna kwestia. Putin się różni właśnie od swoich poprzedników tym bardzo wyraźnie, że dla nich najważniejsza była władza i posiadanie władzy. Nawet stary i sklerotyczały już później Breżniew nie był tak łasy,
na środki materialne, jak i nigdy nie był tak łasy, jak Putin. Putin już jako młody łożennik Smolnego słynął z tego, że ciągnął korzyści z korupcji, że przejmował prezenty, że uczestniczył w nielegalnych, na przykład przemytniczych na granicy fińskiej transakcjach, co skądinąd zdaje się wtedy z lekka przykrywał ówczesny szef FSB w Karelii, czyli Patruszew akurat. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest długa, mająca no 40 lat już prawie, kariera ekonomiczna Włodzimierza Włodzimierzewicza, więc ta fortuna to wyrosła. No dobrze, panie profesorze, ja tylko taka krótka do tego komentarz, że tak w zasadzie to chyba on w takim razie liczy się, że prędzej czy później trafi na emeryturę, no bo gdyby uwierzył, że będzie wiecznym do końca życia prezydentem, to te pieniądze przecież mu są niepotrzebne. Karmić go karmią, samochodami rządowymi go wożą, ma tam jakieś do dyspozycji prezydenckie ośrodki, to te pieniądze to taka tak chyba do zbierania dla samego zbierania, nie? No przecież on nie wyda 10 miliardów. Redaktorze, nie docenia pan starczej zachłanności. Apetyt właśnie miara jedzenia, to jest starcza zachłanność. No. To jest jego, tak powiem, ideolog, jego wsparcie propagandowe, czyli patriarcha Cyryl, w pewnym momencie pojawił się prawie jak żołnierz z frontu wschodniego z dwoma zegarkami złotymi. Dobrze, panie profesorze. Na lewej i na prawej ręce. Panie profesorze, nasz czas niestety dobiegł końca. Bardzo, bardzo panu dziękuję. A na koniec krótka anegdota, drodzy państwo. Dowiedziałem się z książki Watacha Putina, że jednak Putin nie jest takim stuprocentowym typowym Rosjaninem, bo też mam, panie profesorze. I proszę potwierdzić to widzom historii realnej. Nigdy nie widziano Putina upitego? Tak. Biorąc pod uwagę, że znałem nawet takich, co służyli z nim na placówce NRD-owskiej. Znałem ludzi ze Smolnego, którzy pamiętali go jeszcze jako klerka w Biurze Obsługi Międzynarodowej u Sobczaka, zanim został szefem wydziału i wicegubernatorem. Znałem z ekipy jelcynowskiej ludzi, którzy stykali się z nim regularnie. No chociażby Borys Niemcow na przykład. Nikt z nich nigdy nie potwierdził, że widział Putina chociażby wstawionego. To rzeczywiście jest cecha charakterystyczna, chociaż znowu można by się odwołać do sceny niedawnej. Jest taki przekaz gdzieś tam na YouTubie, ja się na niego w książce powołuję, ale w innym kontekście. Putin wręczający przy kielisku szampana w sali giorgijewskiej Kremla odznaczenia bojowe oficerom zasłużonym w operacji specjalnej. No i tam on rzeczywiście chrzani jak potłuczony. Jest jakieś dziwne zachowanie, nieskoordynowane. To nie ma nic wspólnego z domysłami, że sobowtór, bo on mówi swoim językiem i zachowuje się ruchowo i tak dalej, jak ten Putin, którego znamy. Natomiast rzeczywiście on jakoś dziwnie trzyma kieliszek i on mówi jakieś takie dziwne, niezborne rzeczy, więc może wpływ środków farmakologicznych, ale rzeczywiście to jest jedyny moment takiego zachwiania równowagi. To nie są tańczące ręce czy tańczące nogi, tam coś jest dziwnego. Z tym, że przypuszczam, że raczej właśnie farmakologia niż alkohol, bo stary oficer, nawet jeżeli niskiego szczebla KGB, na ogół wiedział, jak pić, żeby się nie łupić. Chyba, panie profesorze, że ta wojna już tak stresuje Putina, że się złamał i po latach sięgnął po kieliszek. Bardzo państwu polecam książkę Watacha Putina, którą pan profesor napisał z Witoldem Juraszem. Proszę bardzo, jeszcze raz okładka. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Moim gościem był pan profesor Hieronim Grala. I dziękuję oczywiście widzom za obejrzenie dzisiejszej rozmowy. Bardzo państwu dziękuję nie tylko, że oglądacie kolejne odcinki Historii Realnej, ale również za to, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. To jest olbrzymie wsparcie dla kanału. Dzięki wam możemy przygotowywać kolejne materiały. Kciuki dla naszych przyjaciół.
Oczywiście Fundacja Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, Biblioteka Cyfrowa Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.